Moi rodzice to była Sara i Itzhak Melcerowie. Mieszkaliśmy przy ulicy Krupniczej. Ojciec był kuśnierzem, miał pracownię w Śródmieściu. Mama pracowała w składzie towarów dentystycznych na Szewskiej. Z tego co pamiętam, powodziło się nam nie najgorzej. Z tym, że pamiętam niewiele szczegółów, bo jak wojna wybuchła, to miałam niecałe 4 lata. Ale pamiętam nasze mieszkanie, umeblowane. Mama chodziła do pracy, mieliśmy też służącą. Wiem, że ojciec był religijny, bo pamiętam modlącego się go. Mama nie była raczej religijna.